Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w najprawdopodobniej ostatnim odcinku z serii Zagrajmy w Wiedźmin, edycja rozszerzona. Najprawdopodobniej jest to ostatni, następny już będzie na pewno ostatni, o ile w tym odcinku gry nie zakończymy. No i cóż, zaczniemy od tego, że zrobimy quick save'a. W poprzednim odcinku już tutaj się dostaliśmy do bazy Salamandry w Starym Dworzyszczu. No i generalnie teraz ścigamy Azara Javeda, żeby dokończyć to, co zaczęliśmy już dosyć dawno temu. Tak więc cóż, tam się generalnie mamy dostać, tu jeszcze mamy coś pobocznego, tak więc się tam przejdziemy, bo ja lubię sobie poeksplorować. Chociaż tutaj chyba nic ciekawego, oprócz jakiejś skrzynki nie ma. Okej, okay, no trochę hajsu. Nie mówię, że nie. 10 tysięcy mamy, jeszcze tam jakiś kamienny młot i nic więcej ciekawszego. Jeszcze jeden zapis gry. Nie wiem, czemu mi życie spada. A, bo teraz trochę w sumie powalczyłem, no tak, jestem idiotą. Także coś musimy zjeść, takiego może lepszego niż malinki, ale nic nie mam lepszego od malinek, tak więc zjemy sobie po prostu jakieś tam malinki. I po tym, jak zjedliśmy malinki, w międzyczasie troszeczkę się życie nam zregeneruje. A teraz cóż, lecimy po Azara. Okej, okay, dobra, gdzieś się pewnie za nami pojawił. Jesteś straszliwie irytujący. Do tego porąbałeś owoc mojej długiej pracy, mojego kościeja. Cóż, trzeba będzie rozwiązać sprawę bardziej tradycyjnymi metodami. Nie mogę się doczekać. Jak to groźnie zabrzmiało. Gdzie się nauczyłeś tych teatralnych sztuczek? Nieważne. Uprzedzałem cię, że sikanie pod wiatr bywa opłakane w skutkach. Za dużo gadasz, Javed. Czyżby strach cię obleciał? Tym razem wysikałeś się na tornado. Zabić go. Okej, okay, czyli Azar nadal spierdala. I mamy tylko zmutowanych rycerzy. Także Azar zdecydowanie boi się bezpośredniej konfrontacji, jak widzicie. No, cały czas wysyła na nas swoich ludzi, ale sam to ręki nie przyłoży do tego, żeby mnie jakoś pokonywać. No spoko. Dla mnie to tam nie jest jakaś tragedia, to jest tylko dwóch przeciwników, dwóch zmutowanych rycerzy, z którymi już walczyłem. Także po prostu ich pospamy troszeczkę, na przykład Igni, i już to będzie naprawdę to dużo zrobi. Jeszcze w sumie jedno Igni, tamten jeden już powinien umrzeć od tego Igni, no jeszcze nie, ale to nic. To może skupmy się na tym, żeby ten jeden umarł. O nie, w sumie już mają po tyle samo już teraz HP, tak więc w sumie bez różnicy, który pierwszy umrze. No to jeszcze jedno Igni. Przyda się. No chodź tu. Chodź tu, panie zmutowany rycerzu. No, come on, bo już chcę was podokończać. Dobra, ty dokończony i ciebie dokończymy jeszcze Igni i jeszcze oczywiście mieczem, bo trochę jeszcze masz więcej życia. No i miejmy nadzieję, że w końcu się skonfrontujemy z samym Azarem Javedem, bo coś się na to nie zapowiada. Wow, co to jest? Tam podwieszony u sufitu. No nieźle. No i mam Azara, który coś czaruje. Oj, tepnął nas. Siema. Twoja kolej, Javed. Dawno nauczyłem się polegać wyłącznie na sobie. Zanim cię zabiję, chcę, żebyś o czymś wiedział. Triss Merigold jest właśnie wleczona do laboratoriów. Pozwolę mutantom, żeby zabawili się z nią w nagrodę. Później będą tortury. Mam dla niej zaplanowany specjalny repertuar. Same złote przeboje. Wiesz, że każdego można złamać, to tylko kwestia czasu. Ona jest strasznie uparta, więc to będzie długo trwało. I co powiesz, Wiedźminie? Dalej będziesz zgrywał zimnego twardziela? Powiem ci, nie robi to na mnie wrażenia, bo blefujesz. To ty się boisz, Javed. Nasyłasz na mnie morderców, mamisz pięknymi słówkami, grozisz śmiercią. To wszystko dym w oczy. Umierasz ze strachu i odwlekasz to, co nieuniknione. Alar Zar Bintala! Berengar? Już myślałem, że nie zdążę. Przyda się pomoc na dłoń? Jasne. Przyznam, że przez chwilę nie byłem pewien. Zaskoczyłeś mnie. Przemyślałem parę spraw. Wróciłeś, tchórzu. Wiesz, jaka kara cię czeka? Ale możesz jej uniknąć. Zabij Geralta z Rivii, a zastanowię się nad okazaniem łaski. Twoje groźby już na mnie nie działają. Szykuj się, czarowniku. Idę po ciebie. Spotkamy się jeszcze, wilku. Berengar podjął decyzję. Wiedział, gdzie ukrywa się Javed.
Wiedział też, że prędzej czy później znajdę czarownika. I wiedział, że samotna walka to samobójstwo. Tak więc cóż, mamy walkę z Azarem Javedem i jak widzicie pomaga nam również pan Berengar, tak więc bardzo fajnie. Berengar przybył, żeby wspomóc mnie w walce z Azarem. No podejrzewam, że na niego to Igni raczej nie podziała. Prędzej Art może go to troszeczkę, że tak powiem, go ugasi. Także będziemy tutaj raczej się prędzej Ardem posługiwać. No i fajnie, że Berengar będzie nam pomagał. No ale Azar też no słabym przeciwnikiem nie jest. Ale myślę, że sobie damy radę. Dobra, okej. Troszeczkę go to zabolało. No sobie możemy spróbować jeszcze Igni. A tak jak mówię, no raczej jest on odporny na ogień, bo sam walczy ogniem. Tak, jest magiem głównie, który się skupia na żywiole ognia. Jak tutaj zresztą dobrze widzicie, tak samo jak Triss w sumie Marigold. Również ona się para, że tak powiem, magią ognia. Z tego, co jest w wiedźmińskim uniwersum generalnie, z tego, co pamiętam, to jest tak, że generalnie ogień to jest taki najgroźniejszy z żywiołów, najtrudniejszy do opanowania. Generalnie Ciri miała z tym problemy, jak Yennefer tam czegoś tam uczyła. No, come on, bij go, coś się słabo bić chce ten Azar Javed. Cały czas mi jakieś efekty nakłada, co mnie tak wkurwia, że normalnie masakra. No ale to jest final boss, także chyba final boss, no raczej tak. I generalnie, no troszeczkę pewnie przykochany musi być. Czy mi się wydaje, czy Berengar padł? Oj. Ej, ja nie chcę, żeby... Ej, nie chcę, żeby on zginął. Ne. To cóż, ja teraz zrobię cięcie, bo to wczytywanie będzie trwało w cholerę długo, tak więc widzimy się, jak już wczytam grę, bo chcę, żeby Berengar przeżył. Nie może być tak, że zginie, to będzie smutne. Okej, dobra, gra już mi się wczytała, jesteśmy w tym momencie niestety dopiero. Także chyba nas jeszcze czeka tutaj walka z tymi mutantami, zanim przejdziemy do Azara Javeda. No ale cóż, nic na to nie poradzę, już oczywiście sobie wszelkie dialogi przeklikamy, bo nie ma sensu ich oglądać dwa razy. Także tylko niech się załadują. Dobra, okej. Sobie przeklikajmy to, tak jak mówię. Chodźmy tutaj do panów tych całych zmutowanych rycerzy. I za chwilę ich sobie, mam nadzieję, w miarę szybko, przede wszystkim w miarę szybko wykończymy. Dobra, użyjmy sobie igniacza i fokusujmy jednego. Nie ma co na dwóch iść. Trochę mi brakuje eliksirów zdecydowanie, no ale cóż. Cały czas naszym celem jest to, żeby przeżył oczywiście Berengar. Mam nadzieję, że to jest w ogóle możliwe. Za chwilę zobaczymy podczas tej próby, czy to jest w ogóle możliwe, żeby Berengar przeżył. Mam nadzieję, że tak. Zdecydowanie trzeba będzie więcej używać Arda, tak żeby on mógł jak najmniej robić ten Azar Javed. No i zobaczymy, jeżeli mniej więcej po takim samym czasie padnie Berengar, to spróbuję wtedy jeszcze raz. Jeżeli jeszcze raz po takim samym czasie padnie, no to będziemy po prostu... Będziemy kontynuować, bo po prostu być może to jest skryptowane, że on ginie. Chociaż nie jestem tego pewien. Tak czy siak, tak jak mówiłem, te sobie rozmowy przeklikamy, bo ich nie chcemy jeszcze raz słuchać. Muszę też pamiętać, żeby nagrywać 23 minuty ewentualnie. Dobra, mamy Berengara. Dobra, okej. No tu jeszcze to, także to sobie też pominiemy, chociaż to jest bardzo ładne, bardzo fajne. O Jezu, nie trafiłem w Azara, serio. Serio, nie trafiłem w Azara Javeda. O, jeszcze mnie oślepił. No więc no miejmy nadzieję, że Berengar tutaj się ogarnie i damy radę go we dwóch pokonać. Oby. Au. Nie, myślę, że to jest skryptowane, bo chyba nawet Berengar nie ma paska życia, albo mi się wydaje tylko. Ale chyba nie ma paska życia. Także być może jego śmierć jest po prostu skryptowana. Kurde, ale on tych efektów rzuca, jak mnie to wnerwia. Po prostu, masakra. Dobra, chodź tu. Atakuj go, Geralt, atakuj! Co jest, come on, okej. Dobra, weźmy, użyjmy Arda, bo trochę to, widzę, nie działa. No atakuj, co jest, ej! W ogóle nie mogę atakować. Nie wiem, o co chodzi. Zostaw Berengara. Zostaw Berengara. Cholera. No nie. No chyba jest możliwe, żeby on przeżył, no.
Dobra, spróbuję ostatni raz. Jeżeli teraz Berengar nie przeżyje, to sobie odpuszczę. Bo naprawdę, to ja sobie tylko i wyłącznie odpuszczę przez to, że te loadingi są tak niezmiernie, nieznośnie długie. Okej, okay, dobra, słuchajcie, że wam pominąłem troszeczkę tej walki z tymi zmutowanymi rycerzami, czemu nie umiem powiedzieć tego słowa? I generalnie, jak widzicie, już tego pokonaliśmy, tak więc lecimy do Ozara. Jeżeli teraz Berengar zginie, to przepraszam, ale mam go w dupie. Nie będę tyle razy próbował tylko po to, żeby on przeżył, bo to jest bez sensu. No dobra, także sobie przeklikajmy to. No, come on. Chodź tu Berengar szybciej. Z tych wstawek się nie da pominąć. No, come on. Dobra. Bla, bla, bla. Ty, Azar, no niekoniecznie chciałem to, bardziej chciałem to. Ale może być. I oczywiście bijemy. A wow, luju. Co zrobił? Wow, ile mi już nagle HP zabrał. Odrzuć go. Kurde, pierwszy też rzucił niestety coś. No come on, chodź tu. Okej, dobra. Jakoś go tam lecimy na razie. On niestety mocno odrzuca, dużo efektów daje. To mnie strasznie boli. Naprawdę. No także go odrzuć, poproszę. Oj, no i widzicie? I to mnie wkurzy, że nawet jak ja zdążę rzucić Arda, to... No to kurde, jest masakra po prostu. Dobra, no nie, widzicie, Berengar ginie tak czy siak, także... Myślę, że nie ma sensu wczytywać jeszcze raz i próbować, żeby on przeżył, bo jak widzicie, no niezależnie czy on mnie bije, czy to ja go biję, to... To tak czy siak, jak widzicie, no Berengar ginie, także... Po prostu Berengar ginie i tyle. Tak to jest, że tak powiem fabularnie. No dobra, został mi jeden dekokt Trafalda Białego. Słuchajcie, został mi jeden dekokt, który... Jeszcze może nie będę pił. Którego może jeszcze nie będę pił, a tak powinienem to poprawnie powiedzieć po polskiemu. No niestety, Berengar, sorry, ale nawet jeżeli możesz przeżyć, to mi się nie chce, żebyś przeżywał, bo... No bo tak. Bo to by było za trudne, za długie i tak dalej. Kurde! A czemu mam nagle full hubs? Nie wiem, chyba nie wziąłem tego dekoktu, czy wziąłem? Już w końcu nie wiem. No ale w sumie jak mam full HP, to ja się nie obrażę. No poproszę. O, właśnie. No możesz go bić, Geralt? Nie wiem, coś to się strasznie baguje, to jego bicie. Nie wiem czemu. Strasznie mnie to wkurza. Że go bić to jest jakaś masakra po prostu. Ciągle po prostu Geralt stoi w miejscu i nic nie klepie. No ale dobra, już mu dosyć mało życia zostało, także... Także rzućmy sobie właśnie Arda. Kurde, no oślepia mnie ciągle. Nie lubię tego. No i mnie jeszcze odrzuca. Nie wiem, czy też mi krwawienie daje, czy nie. Ciężko stwierdzić, szczerze. Teraz ja bym go trochę odrzucił. Okej. Okay. No bij go. Czemu ty go nie bijesz, jak on leży? Tu nie ma fair play i tak dalej. Nie ma honorowych walk. To jest walka na śmierć i życie, a nie jakaś honorowa. Dobra, padł w końcu. Podnieśmy sobie najpierw szczątki Berengara. O, tego Trafalda i kot. Szczątki Azara Javeda. Co my tu mamy? Dobra, serce Kościeja. Co to jest? Bursztyn. Proszek alchemiczny. Dobra. Wyrzucimy sobie ostatnie życzenie, wrzucimy sobie to. Dokument opisują nad ludzi. Super mutantów nazywanych braćmi większymi. Dobra. Plus jeszcze te serce Kościeja. Też sobie przeczytamy. No i jeden złoty talent dzięki temu byśmy mogli mieć. Czyli tyle też z Azara Javeda. I czy coś tutaj w tym laboratorium, bo teraz mam generalnie misję przeszukaj dokładnie laboratorium, ale nic tutaj ciekawego nie widzę, tam się dostać nie możemy, czyli chyba pozostaje nam tylko to lustro. Dobra, zapiszmy grę, to przede wszystkim. No i użyjmy tego lustra, zobaczymy co się stanie. Javed, słyszysz mnie? Co się tam dzieje? Co z tymi eksperymentami? Pilnie potrzebuję w zimie zmutowanych braci zakonnych. Przyślij mi też więcej tych nieudanych eksperymentów. Na tym etapie planu nie mogę pozwolić na żadne opóźnienia. Odezwij się. Javed nie żyje. Wiedźmin Geralt! Oczekuj mnie, wielki mistrzu. Wkrótce.
No właśnie, to jest coś, co ja niestety wiedziałem, ale że to właśnie wielki mistrz zakonu płonącej róży jest za to wszystko odpowiedzialny. To on jest naszym głównym nemezis, który się przez całą grę ukrywał. I tak jak mówię, niestety to wiedziałem. Geralt, jesteś! Triss, nic ci nie jest? Mówiłam ci, że sobie poradzę. Co się działo na dole? Opowiem ci później. Geralt? Szef Salamandry nie żyje. Wspaniała wiadomość. Dowiedziałeś się czegoś o organizacji kontrolującej Salamandrę? Tak, to zakon płonącej róży. O bogowie, ale to znaczy... Właśnie, musimy pędem udać się do Wyzimy i powiadomić króla. Widziałam łódź na przystani, tam się spotkajmy. Dobrze. Okej, no dobra, muszę ostrzec króla, na przystani czeka na mnie Triss i łódź do Wyzimy. Także cóż, no chyba tam po prostu pójdziemy. Żeby odzyskać skradzone sekrety, muszę dotrzeć do wielkiego mistrza zakonu płonącej róży w Wyzimie. Tożsamość to tam smak zemsty, nie będzie bolało. No, także lecimy dalej z misją smak zemsty. No nie ma co tutaj zbytnio się nad tym rozwodzić. Biegniemy mniej więcej tam, gdzie Triss. No i generalnie mamy się udać do łódki. Zapewne łódka jest gdzieś tutaj. No i popłyniemy po prostu do Wyzimy. No i rozprawimy się z wielkim mistrzem. Także... tak jak mówię, już najprawdopodobniej w tym odcinku na 100% zakończymy całego Wiedźmina pierwszego. Ale no też oczywiście zobaczymy, gdzieś tu miała być łódka, coś tej łódki nie widzę. Gdzie jest Triss? Co? A, tam jest, Boże. Jak ona się tam znalazła? Nie wiem. No cóż, dobra, w takim razie jeszcze zapis gry. Tam widzimy w tle Wyzimę. No i cóż, pogadajmy z Triss. Geralt? Co wiesz o Wielkim Mistrzu? Jest postacią niezwykle charyzmatyczną. Poza tym posiada dziki talent magiczny. Dziki? Coś jak źródło. Jest wyczulony na moc. Potrafi z niej korzystać intuicyjnie. Nie miał nauczyciela i nie uczęszczał do Akademii Magicznej. Sprawdziłam to. Prawdopodobnie zapanował nad mocą dzięki olbrzymiej dyscyplinie, typowej dla różnych sekt religijnych. Jak wielka jest jego moc? Trudno powiedzieć. Bardzo dobrze się ekranuje. Okej, okay, no dobra, tak więc płyniemy do tej Wyzimy. Geralt? Jesteś gotowa na przeprawę? Tak, a ty? Ja też, płyńmy. Także płyniemy i podejrzewam, że teraz się rozpocznie epilog. Tak mi się wydaje, że już zakończyliśmy piąty akt, ale to za chwilę zobaczymy. I generalnie udamy się do Wyzimy klasztornej, gdyż tam jest siedziba zakonu płonącej róży. No i tak jak mówię, rozprawimy się z wielkim mistrzem Jakubem de Aldersberg, który się okazał być największym skurwysynem, gdyż to on tym wszystkim rządził. Tak czy siak, czekam aż nam się Wyzima klasztorna wczyta, no i oglądajmy. Tak jak mówiłem, zaczynamy epilog. Panie, zwycięstwo! Ponieśliśmy ogromne straty, ale odbiliśmy dzielnicę handlową. Doskonale. Devet przysłał wieści? Nie żyje. Zarąbał go Wiedźmin, ten bezbożny rzeźnik. Zawsze był bezużyteczny. Czy wynajęci krzykacze uświadomili lud, że Adda znów jest strzygą? Tak, ale Wiedźmin odnalazł strzygę. Geralt z Rivii. Tylko on może mi przeszkodzić. Wypuśćcie więcej eksperymentów i oddajcie elfom mniej znaczącą przecznicę. Musimy podsycać chaos w mieście. Mój panie protestuje! Jako reprezentant szlachty... Bez dyskusji. Rozdajcie ludziom więcej żywności i rozgłoście, że w zamku zakonu płonącej róży schronienie może znaleźć każdy bogobojny człowiek. Adalbert, dziękuję za wierną służbę. Zabierzcie go. Dzisiaj zaczyna się nowa epoka. Era nadludzi. Nikt mi nie przeszkodzi, nikt. Mianuję cię moim nowym adiutantem. Wiesz, co masz robić. Zabić. Więc idź. No proszę, się okazało, że ci bracia są zdrajcami. Geralt, trafiłeś na historyczny moment. Jaskier, cieszę się, że żyjesz, ale nie mam teraz czasu. Muszę zakończyć pewne sprawy. Uważasz, że są ważniejsze niż brzemienny w skutki sojusz między Temerią a Redanią? Nie dramatyzuj, powiedz, co się dzieje. Tylko zadośćuczynię wymogom grzeczności. Triss, moja radość z tego spotkania. Triss, poproś tego błazna, żeby przeszedł do rzeczy. Jaskier, co to za wiekopomna chwila?
Królestwo w ogniu, więc Foltest postanowił dogadać się z sąsiadami. Niech zgadnę, z Radovidem z Redanii. Ambitny szczeniak. Geralt, Foltest musi dowiedzieć się o zdradzie Wielkiego Mistrza. Musimy porozmawiać z królem. Okej, no dobra, i tam już króla mamy, także zapiszmy grę. Mamy też Jaskard, tak więc może najpierw zacznijmy od niego. Wybacz, ale muszę spełnić obowiązek kronikarza. Muszę to dokończyć. Rozumiem. Powodzenia, Geralt. No to cóż, lecimy. Mamy Radovida, mamy Foltesta, tak więc pogadajmy z nimi. Witaj, Wiedźminie. Królu. Musimy omówić kilka spraw. Oczywiście. Skończ się zastanawiać, smarkaczu. Trzeba ugasić ten bordel. Dostaniesz rękę królewnej, jak znam życie pół królestwa, gdy tylko wyciągnę kopyta. De Aldersberga i tak zabije Wiedźmin. Co takiego? Spokojnie. Zapłacimy, ile zażądasz. Jestem Wiedźminem, niepłatnym mord... Dobra. 10 000. Nie przesadzasz, aby? Daj spokój, Foltest. Królestwo jest warte znacznie więcej. Szczeniak ma rację. Ech, trudno. Dostaniesz 8 000. Rozumiesz? Podatek dochodowy. Stoi. Zatem wszystko ustalone. Radovidzie, twoje wojska spacyfikują zakon w Redanii oraz na północnych rubieżach moich włości. Moje wojska ruszą z bratnią pomocą. Nie chcę żadnej kurewskiej bratniej pomocy. Jakoś to sformułowanie źle mi się kojarzy. Macie rozbić zakonników i wycofać się. Spokojnie, Foltest. Moje dzieci będą rządzić tym krajem. Nie zamierzam go niszczyć. Wasze miłości wybaczą, ale... Jeszcze chwila, Wiedźminie. Słucham. Porozmawiajmy o polityce i nie waż się tłumaczyć neutralnością. Sądząc po towarzystwie, w jakim się tu zjawiłeś, siedzisz w tym gównie po uszy. Życzenie króla jest dla mnie rozkazem. Dla chłopków z ulicy zakon bije się z moim wojskiem, ale nie daj się zwieść. To starcie między Wielkim Mistrzem a mną. Ten ambitny oszołom. Kierował wszystkimi poczynaniami Salamandry i celowo sprowokował powstanie. Co ty mówisz? Pomyślałem, że króla to zainteresuje. Zainteresowało żywotnie. Sukin syn atakuje mnie stalą, trucizną i magią. Pora dobrze wybrać sprzymierzeńców. Widzę, że ta słodka czarodziejka już cię zindoktrynowała. Sfinalizujmy naszą umowę, królu. Mogę służyć radą i wsparciem, moim i mojej magii? I twoich szanownych przyjaciółek. Możesz. Tylko nie zapominaj, Marigold, że to ja rządzę tym bordelem. Nie rób z siebie Filipy. Jesteś na to za ładna i za bystra. Scena godna obrazu. Król, czarodziejka i wiedźmin jednoczą siły w walce ze złem. Jeśli będziemy dłużej zwlekać, de Aldersberg wymorduje wszystkich malarzy. Ruszajmy. A, jeszcze jedna sprawa. Wiedźminie? Jak się czuje Adda? Znacznie lepiej niż jako strzyga, to na pewno. Ale jeszcze długo będzie dochodziła do siebie. Wiedźminie, nie wiem jak ci dziękować. Cieszę się, że Adda żyje i ma się dobrze. Czy król mógłby zadbać o to, żeby przyjaciele Wiedźmina czuli się tak samo? Tak. Król może to Wiedźminowi obiecać. Chcę wiedzieć, kto za tym stał. To Devet doprowadził do przemiany królewny. Jak to? Zależało mu na zdobyciu wpływów wśród twoich wrogów. A to skurwysyn. Chciałbym go dostać w swoje ręce. Jego mocodawcy liczyli na to, że zmiana królewny w strzygę osłabi twoją pozycję. A Devet poniósł już zasłużoną karę. Cieszy mnie to. A teraz idź już. Niełatwo się przedzierać przez płonącą wyzimę. Ludzie widzą w nas tylko zabójców potworów. Słusznie. Nie wiedzą, że największą satysfakcję daje nam zdjęcie klątwy, odczynienie uroku. Miecz to ostateczność. Póki istniała szansa ocalenia królewny, musiałem spróbować. Było warto. No właśnie, jak widzicie, Adda wyjdzie potem za Radovida. Jednak trochę ten wątek potem zostanie
zgaszony, no nie wiem jak to powiedzieć, ale no potem nie będzie tego konsekwencji. No dobra, jeszcze zapiszmy grę przede wszystkim i jeszcze zobaczmy, czy możemy z Radowidem albo z Foltestem pogadać. Temeria to jeden wielki bordel. Aha, no dobra. Tam mam jeszcze Jaskra, zobaczymy, co nam Jaskier powie. Tak. Rzekł wtedy mężny Foltest. Czyny, Radowidzie? Co ty pieprzysz, Jaskier? Spisuję na bieżąco wiekopomne wydarzenia. Wiernie i co do słowa. Foltest powiedział, skończ się zastanawiać, smarkaczu. Trzeba ugasić ten bordel. Oj, Geralt. Za grosz w tobie wyczucia poezji. Jest prawda czasu i prawda legendy. Nigdy się nie zmienisz, co? Pióro jest silniejsze od miecza. Ty też się nie zmieniasz. Znowu biegniesz ratować świat, choć nikt cię nie prosił. Muszę to dokończyć. Rozumiem. Powodzenia, Geralt. No dobra, to jeszcze pogadajmy też z Triss może. Musimy się śpieszyć. Tak więc zapiszmy jeszcze raz grę. Jak tam, jeżeli chodzi jeszcze o questy do śledzenia, to już podejrzewam niewiele zostało. No, wiedźmińskie tajemnicze, bla bla bla, popiół w zimę, zaznaczmy to sobie. I generalnie mamy się udać do kwatery wielkiego mistrza. No i widzicie, tutaj dosyć mocno zima płonie. No a tam niestety nic nie zrobię. O, mamy Siegfrieda. Chodźmy i pogadajmy z nim. Spać mi się chce. Zejdź mi z drogi, Geralt. Nie chcę z tobą walczyć. Więc mnie do tego nie zmuszaj. Nic od ciebie nie chcę. Mam rozkazy do wykonania. Musimy uratować to królestwo. A więc walcz z prawdziwymi wrogami. I zostaw cywilów w spokoju. Masz rację. Moimi prawdziwymi wrogami są elfi odmieńcy. Musimy się przygotować na ich przyjęcie. Chłopcy, formować szyk! A co z cywilami? Lepiej niech się stąd zabierają. Ludzie, uciekajcie stąd do waszego króla. Może on zapewni wam schronienie. Słyszeliście? Zabierajcie się stąd, jeśli wam życie miłe. Okej, no czyli chyba on nie wie, że wielki mistrz zakonu jest zdrajcą, ale cóż. No dobra, przynajmniej nie będzie z nami walczył. Jeszcze zapiszmy grę, będę dużo zapisywał gry. Pogadajmy z tym uciekinierem. Chodźcie do środka, będzie bezpieczniej. Masz rację. Okej, no dobra, tak więc chodźmy. Do środka! Tak więc wchodzimy do domu jakiegoś tutaj randomowego mieszczanina. Zobaczymy, co nam powie ciekawego. Okej, miejsce, bezpieczny dom, no spoko. Ojejku. No proszę, trochę was tutaj jest. Mamy na przykład Golana Vivaldiego. No to pogadajmy z nim. Witam, witam! Jak ci się powodzi, krasnoludzie? Nie narzekam. Na wojnie można nieźle zarobić. Tylko podatki złodziejskie król nałożył, niech to zaraza. To czemu tutaj siedzisz? Czemu? Nie widzisz, co się dzieje? Po ulicach biegają zakonnicy, żołnierze i skojatel. Sieką, kogo się da. Dla wszystkich zaś jestem zdrajcą, kurwa żmać. Rozumiem. W dodatku wszyscy mają głowy pełne przepowiedni, przeznaczenia, dziwnych znaków i innych bzdur. Nie ma do kogo gęby otworzyć. Przykro mi, ale muszę już iść. Bywaj. Okej, no dobra, to pogadajmy z tą nowicjuszką. Wszyscy pogłupieli. Witaj, Wiedźminie. Witaj. Boję się. Zgodnie z przepowiednią nadszedł czas pogardy. Co masz na myśli? Znasz przepowiednie Itliny, Wiedźminie. Słyszałem o niej, ale nie pamiętam szczegółów. W czasie wojny z Nilfgaardem ludzie mówili, że proroctwo się spełnia. Albowiem Itlina przepowiedziała, że ziemia spłynie krwią Ensit, krwią elfów. Mówili, że nadszedł wiek miecza i topora, wiek wilczej zamieci. Znasz dalszy ciąg, Wiedźminie? Nie pamiętam. Oto przepowiednia. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i czas pogardy. Ted Dayret, czas końca. Świat umrze wśród mrozu. Dość pesymistyczna wizja. Wiesz, co myślę? Wydaje mi się, że wszystko jeszcze przed nami. To dopiero początek. Być może. Wszystko zależy od nas. Bywaj.
Niech wielka Melitele macie w opiece. Historie zwykłych ludzi interesują mnie bardziej niż przepowiednie. Wiem, że troszczysz się o ludzi. Widziałam Carmen, taką szczęśliwą z kapitanem straży. Wiesz, że się pobrali? Miło to słyszeć. To dzięki tobie, Wiedźminie. Słyszałam, że odczarowałeś Vincenta. Tej biednej dziewczynie należy się chwila szczęścia. Biednej? Carmen wiele przeszła. Mieszkała na podgrodziu, jej ojciec był kapłanem Wiecznego Ognia. Cholerny świętoszek. Zaszła w ciążę i wyrzucił ją z domu. Wylądowała w zimie bez grosza przy duszy. Wiesz, jak to się skończyło. Nie znałem tej historii. To rzuca inne światło na wiele spraw. No widzicie, możemy się tutaj także kilku ciekawych rzeczy dowiedzieć. Jak widzicie, tutaj dużo osób mamy. Zobaczmy, czy Tristan coś powie może. Musimy się śpieszyć. Racja, to miejsce dziwnie na mnie wpływa. Okej, jeszcze pogadajmy na przykład z rozlutną dziewczynką. Ja wiem wszystko. To już wiem, pogadajmy w takim razie z Waską. Wiewiórki i zakon tak samo suche. Na bagnach żyć nam nie dają. No tak, wpadliście między młot a kowadło. Miałam syn białowłosy. Twoje przeznaczenie się wypełni. Przybyłam, aby ci przekazać te słowa. Nie bądź jak błotny żółw, który myli światła sadyb z migotaniem bagien. Zapamiętam. Okej, no spoko. To w takim razie jeszcze, kto tu jeszcze? Pustelnik, tak więc pogadajmy z nim. Wiedźminie, ty tutaj? Wykonuję ważną misję dla króla. To się chwali. Ja również chciałem w tych trudnych czasach zaoferować Foltestowi swoje usługi w charakterze doradcy. Niestety nie zdołałem się przedrzeć przez płonącą wyzimę. Właśnie szukam przejścia w stronę klasztoru. Posłuchaj, zdołałem się wiele dowiedzieć o znanym powszechnie zjawisku dzikiego gonu. Opowiedz. W kulturze ludowej król gonu stanowi uosobienie śmierci. Odbiera duszę. Niekiedy występuje jako narzędzie przeznaczenia. Przeznaczenie? Dziki gon zwiastuje wojnę i nieszczęście. Ostatnio bardzo często widywany jest wokół wyzimy. Miej się na baczności. Muszę iść. Bywaj. Okej, no dobra, to jeszcze tylko nam uciekinierz został, tak więc pogadajmy z nim. Witajcie. Nie tylko was przygnała tutaj wojenna zawierucha. Nie zabawimy długo. Musimy dostać się do klasztoru. A więc jesteście z tych, którzy postanowili oddać się pod opiekę Wiecznego Ognia. Cóż, wasza wola. Ale nie ma sensu wracać teraz na ulicę. Zginiecie. Jest inna droga? Możecie spróbować przez drzwi w piwnicy. Dokąd prowadzą? Do innych piwnic. Powinniście w końcu znaleźć jakieś wyjście, ale nie gwarantuję, że to bezpieczna droga. Zaryzykujemy. Klucz powinien leżeć gdzieś tutaj. Okej, no dobra, czyli jeszcze musimy znaleźć klucz w takim razie. Tylko pytanie, gdzie on będzie? Czy ja już ze wszystkimi pogadałem? Chyba tutaj, chyba tak. Także szukamy gdzieś klucza, nie wiem, gdzie on by mógł być. Bo jak rozumiem, aha, tu są schody na dół, czyli podejrzewam, że tam mamy pójść. No, chyba ze z każdym gadałem, tak? No nic, dobra, zapiszmy jeszcze grę. Mamy jeszcze, chyba już w sumie powinniśmy kończyć. Wait, bo ja tak zapomniałem, bo wcześniej jeszcze nagrywaliśmy trochę tego odcinka. Tak więc cóż, w tym momencie ten odcinek zakończymy, jednak nie będzie on ostatnim. Już następny będzie na pewno ostatnim, nawet jeżeli nie wyjdzie nam pół godziny, to wyjdzie nam więcej. Tak, tylko żeby już następny zakończyć grę. Tak więc jeszcze raz, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.